A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Pagana. Ostatnio udało się pokonać bossa aktowego, czyli wkraczamy do nowego aktu. Jeżeli chodzi o przedmioty z poprzedniego odcinka, zostały przeanalizowane. I tu sobie ustawiłem. Ta kusza idzie na wymianę, głównie ze względów takich defensywnych o dziwo. Tutaj też naprawdę mocno ta defensywa przerośnie. Obrażenia troszeczkę spadną, ale tak procentowo to ta defensywa naprawdę mocno zyskuje na wartości. I to myślę, że wszystko możemy posprzedawać sobie. Jak mam dużo defensywy, to mogę sobie analizować dłużej te dziwne walki z bossami, zanim dojdę do czego tam, znaczy co tam właściwie trzeba robić. Zaznacz wszystko, wymiana, tutaj ok. Przedmioty zostawione w skrzynce, te, które wymagają wyższej rangi dziedzictwa. I szukamy dla odmiany czegoś ofensywnego pewnie w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy. Brama bitew, kolejny akt. No i postaram się w tym odcinku zrobić upadek fortu Igman. Koniec świata. Zaczynamy odcinek. I tak sobie jeszcze tam troszeczkę analizowałem to drzewko. Chyba zacznę teraz bardziej ładować punkty w ten szakram. Nawet sobie ustawiłem, proszę ja was, pod prawym przyciskiem myszy ten szakram. A poprzednią zdolność, która była pod prawym, ustawiłem pod F. Jakoś postaram się częściej z tego szakramu korzystać pewnie. Zwłaszcza jak będę dawać w niego punkciki. Dobra, no to chyba trzeba cisnąć, tutaj coś będzie. Nowy akt. No właśnie, nowe cutscenki, nowe przeklikiwania różnych właśnie takich przerywników. Dobra, co my tu mamy? Są jakieś lodowe istoty. Odporność na zimno to ja nawet mam przyzwoitą chyba, nie? Odporność na zimno, znaczy nie, no przyzwoita, no 20% szału nie ma. Ale dobre i to. Niektóre odporności są wyzerowane wciąż. Tu jakieś misiaki, słodziaki, czyli po staremu. Jacyś nowi przeciwnicy, tak wizualnie to się tutaj na razie na mnie trafiają, coś widzę. No dobra, tak poszedłem dużo bardziej w ofensywę, tam naprawdę były wielkie te przyrosty, szkoda mi tego było. Ale ofensywa troszeczkę wpadła, jeszcze nowy akt doszedł, no i troszeczkę widzę, że muszę w tych wrogów postrzelać, ale nie szkodzi. Robimy cały czas wszystkie znaki zapytania, dużo ich tutaj jest, idę w kierunku skrzynki. Pewnie nie zdążę, ale robimy znaki zapytania, trzeba dobrnąć do tej czwartej rangi dziedzictwa. O, tu już trochę lepiej. A to może tamte istoty, te miśki i tak dalej, no to wiadomo, że... O, szakramem będę częściej rzucał. Że mają jednak dużo tego zdrowia, nie? Będę oczywiście korzystał z pułapek i z... O, chciałem użyć strzału z biodra i mnie w tym samym momencie zamrozili. A, halo? O, dobra. Nawet długo to zimno trzymało. Nie wiem, czy czas trwania zimna jest zależny od mojej odporności na zimno. Czy od czegoś innego. Dobra, miksturkę wypiję, miksturkę podniosę. Jakieś arbalety tutaj lecą. O właśnie! Ale nie, to potrzebujemy z żółtą gwiazdką, tak? To pamiętam, bo mamy ten przepis. Mamy przepis jeszcze, no co prawda niebieski taki, o skrzynka przepadła, trudno. Co prawda niebieski, no ale trzeba to będzie wykorzystać. Może coś fajnego niebieskiego się uda skonstruować. Fajerwerki. Odpalamy. Pewnie nic nie trafią, trudno. Oho, te roboty też już były wcześniej. Oj, to są takie roboty, które potrafią przyciągać. I chyba unieruchamiać. To tak swoją drogą. Ale nie, nie, tutaj obrażenia już normalne. To na początku te istoty musiały być takie bardziej wytrzymałe po prostu. Także wszystko jest w porządku. A niektóre są dużo bardziej żywotne albo mają absorpcję. Książka, miksturka lecząca, niech będzie. Co to jest? Tego nie chcę. Jakaś kusza wpadła, tutaj klinga. No dobra, jak tutaj chodzić, żeby zaliczać te wszystkie znaki zapytania? O, to jest zagadka. No tak jakoś po drodze to wszystko nie jest. Dobra, idę tędy, najwyżej się troszeczkę wrócę. Mamy 10% bonusu do speeda. To takie pasywne. Kura! Dobra, jest kurka. Trzeba ją uważać. Nie! No nie, prawie ją zabiłem. Ale ona tak podeszła, znienacka. Kura jest dziwna. Dobra, tutaj stanę. Aha. Nie, kura, odejdź.
Tu rzucę. Kury nie złapałem w pułapkę. Nie wiem, czy w ogóle można ją złapać w pułapkę. Ten też taki wytrzymały jest. Można jakoś uleczyć kurę? Halo. Ja bym chętnie kurę uleczył. No co za... No nie, tutaj... Ta głupia kura podeszła tam. Ja jej nie zauważyłem. Tak się boję w nich strzelać. Jest! Kura ocalała. Cyk. No i nawet tutaj zostawiła fajne kolorowe przedmioty. Arbalet, no fajnie. Żółta gwiazdka, ale ranga... Ranga trzecia, za mało. Pierścionek zabieramy. To wszystko wypada z czwartą rangą. Ale te białe przedmioty coś nie za bardzo. Dobra, idę sobie na górę. No dobra, idę tędy. Może nie będzie żadnych blokad. O, skrzyneczko, księga, nope. A, jest blokada. No to i tak będę się musiał wracać. No to, to się tam zajmiemy tymi innymi znakami zapytania. Cyk. Dużo robotów. Miksturka, tak jest, pierścionek. Polujemy na poziom. Kolejny. O, tu będzie ten strzelacz. Trzeba uważać. Zwłaszcza jeżeli miałyby się pojawiać jakieś istoty, które mogą mnie unieruchomić. Typu te roboty. O, właśnie te. O, jestem unieruchomiony przez chwilę. Ale dobra. Mam taką defensywę teraz, że niczego się nie boję. Cyk. Goodbye, powiedział, idzie sobie. Dobrze, to jakaś klinga, nieważne. Tu jeszcze jeden znak zapytania i się wracam. Szkoda, że nie ma jakiegoś punktu nawigacyjnego. Żebym mógł się wrócić. Kasa z nagrobka poleciała w ogóle. Ładunki wybuchowe. O, może... O, trafiły go! Widzieliście go? Pierwszy raz mi chyba coś tak wyszło z tymi ładunkami wybuchowymi. Bo zazwyczaj to lipa. Jakieś fajerwerki, ładunki wybuchowe. O, robot, to szybko trzeba go... A, władował mnie na minę. Okej. Dobra, miksturkę zabieramy. No i trzeba się wrócić. Którędy będzie bliżej? Dobra, tędy pójdę. Blokada, widziałem, tam na dole była. Trzeba jakoś przez środek znowu przejść. Dotrzyj do tylnego wejścia fortecy Igman. Ta forteca Igman już wcześniej się ta nazwa przewijała. Może i szybko przeklikuję, ale coś tam takiego było. Tutaj skrzynka, sorry, nie wyszło z nią. A tutaj jakieś informacje, które też przeklikamy. Poziom za szybko nie idzie, a ja potrzebuję tej rangi. I tu będzie, tak jest, tu jest znak z zapytoniu. Puszczam szakram. O, tutaj dużo tych lodowych. Zarzucimy pułapką, pójdzie troszeczkę szybciej. Dobra, tutaj załączę więź z pasożytem. Z pasożytem, z kijanką ilitidów. No, jeszcze coś tu wyszło. No to przebijemy to na wylot. No i ładnie. Miksturka zabrana. Co my tu mamy? Czy jakaś broń jest konkretna? Nic czego takiego nie widzę. A tutaj na przykład tak patrzę. Czy coś czwartej rangi... Z żółtą gwiazdką by się trafiło, ale ciężko z tymi białymi przedmiotami tak znaleźć. Może specjalnie tak jest zrobione, żeby łatwo nie można było zdobyć dobrego przedmiotu do craftu, tylko żeby jednak trzeba było trochę się za nim porozglądać. Okej. No taka długawa ta misja nawet, ale to dlatego, że mi się zachciało chodzić po tych znakach zapytania. Cyk. No te macki nawet wytrzymałe. Pułapka tutaj, stanowczo. Więź z tym czymś. I jeszcze raz strzał z biodra, ale tutaj słabo wyszło.
A tu już więcej fal chyba nie będzie na tym znaku zapytania, tak jest. Tutaj porobione. Medalion. O, tutaj ranga dziedzictwa czwarta, ale oczywiście brązowa gwiazdka wtedy. No to chyba ostatni znak zapytania i idziemy zwieńczyć mapkę. O, może to wykorzystam. To jest wybuchowa beczka. Jakieś kły mamucie tutaj. O, chodźcie, muszę wypróbować beczkę. Pum. Powiedzmy. O, tutaj więź załączę. Strzelę z biodra w tego drugiego. Dobrze idzie, o to trzeba szybko zabić. Pułapka w tym miejscu. Jaki szakram, nie wiem. Ten szakram taki dziwny. Ale mam nadzieję, że będzie dobry. No to jest zdolność jakby taka... ostatnia do wzięcia niby, nie? To tak na chłopski rozum. Może jak się weźmie odpowiednie punkty tam do tego... do tej zdolności, to się stanie czymś naprawdę dobrym. O, jest! Jest! Żółta gwiazdka, czwarta ranga dziedzictwa. No to ja to zabieram. O, tu może to wziąć? Bo tu nie dość, że czwarta ranga dziedzictwa, złota gwiazdka, to jeszcze to dziedzictwo ciemności. Może znajdę jakiś przepis na pierścionek, to coś byśmy z tym zrobili. Tylko weź tu znajdź przepis na pierścionek teraz. Dobra, musimy w górę gdzieś tutaj iść. No ale ten pierścionek wyglądał naprawdę nieźle. Dzień dobry. Co tu się dzieje? O, to jest ten. To jest Lagdanan. O, się przewrócił. Ale długo wytrzymał. Może jeszcze wstanie. Bo oni się tak co jakiś czas przewracają. Zwłaszcza na początku były takie akcje, pamiętacie? Jakieś talizmany. Dobra. Czyli tu była walka, chociaż nie było znaku zapytania. Taka walka fabularna, kapliczka. Bierzemy ją. Co to robi? Zwiększona szybkość ataku. O, to szybko. Przecież to zaraz przeminie. Ja tu nie zdążę nic zabić. O, a może jednak? Coś sobie zdążę postrzelać. O, panie. Dobra, szakram. Pułapka. Pułapka na niedźwiedzie. Dobra. O, wiem. Tu już stawić. I strzał z biodra. No, powiedzmy. Starałem się, żeby to dobrze wyszło, a jak wyszło, to już ocenicie sami. Oj. No tutaj nawet to zdrowie. Chyba sobie łyknę miksturkę, dawno tego nie robiłem. O właśnie, bo tu wychodzi jakiś potężny przeciwnik. Strzał z biodra na niego, ładnie oberwał. Ładnie oberwał. Nawet pułapka go przytrzymała dłużej. Oho, coś sobie załączył. Tą śladową osłonę. O, no panie. Dobra, pułapka. Więź. Jakie to twarde. Przecież temu żyć zdrowie w ogóle nie schodzi. Jeszcze jakiś owad tu próba. Dobra. Szakram zarzucę. Muszę się nauczyć z niego korzystać częściej. Dobra, miksturka kolejno. Dobra, w pułapkę go. Coś temu schodzi ta osłonka, ale... To jest pewnie jakaś... czasowa, bo jemu się ona wyłączyła wcześniej. No i mana się też tutaj kończy. O, teraz mu się osłonka wyłączyła. Wykorzystajmy to. Wykorzystajmy to i wypijmy miksturkę, tak? No. Jeszcze trochę, udało się. Jak się zabija takiego bossa pomniejszego, to te pomniejsze inne istoty też padają. Dobra, i to. Wisiorek. Takie różne wisiorki lecą. No dobra, mamy to. Wracam. O, poziomu się nie udało zdobyć. Przy następnej misji się pewnie uda. Ranga dziedzictwa wzrośnie, ale pewnie jeszcze czwartej rangi nie uzyskam. Tak coś czuję. Dobra, no jakieś kusze są. Jak to wygląda na pierwszy rzut oka? To wygląda na pierwszy rzut oka nie bardzo.
To jakaś odporność na ogień, inteligencja, zręczność, tarcza astralna wychodzi. Dobra, zostawiamy te przedmioty. Będę je sobie oceniał, jak już wbiję tę rangę. Chociaż te niebieskie to może niekoniecznie, chyba że coś naprawdę wybitnego zauważę. Tutaj, no, coś małe też te obrażenia. Chociaż obrażenia ataku plus 40,2%. Czy to jest od razu wliczone? Pewnie nie, ale nie. Poszukamy czegoś lepszego. Tutaj tarcza astralna wysoka. Pierścionek, pancerz, nope. No, siła, zręczność, fajnie, ale nope. Odporności. O, te kusze zostawiam. Ten pierścionek zostawiam, znaczy kuszę zostawiam. No kuszę zaraz będziemy kraftować. Zręczność, obrażenia fizyczne, szansa na krytyka. Pancerzyk. Dobra, robimy tak. Otwieram skrzynkę. Ładujemy te przedmioty. Dobra, niech to będzie na razie. Teraz tak. Może najpierw zajmę się craftem. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Czyli tak, mamy przepis. O, dźwięki się wciąż nie naprawiły. Wkładamy kuszę. No, to już nawet kosztowne się zaczynają robić. No, ale dobra, no. Na pewno nie będę przelosowywał, po prostu zobaczymy sobie, co wyjdzie. O, wyszło 111 inteligencji. Gdyby to była siła na przykład, no to... wytrzymałość fajna, ale no nie, no to chyba nie. Dobra, usunąć to. Usunąć to. No zwłaszcza, że to ranga czwarta też, nie? No, także tego nie zostawiamy. Będą lepsze bronie. Czyli to wszystko mogę sprzedać. No inteligencja. Zwiększyłaby procentowo tę moją tarczę energetyczną, astralną. No ale nope. No trudno, szukamy innych przepisów. Zaznaczamy, wymieniamy. Brama, bitew, miksturki, jakieś się tam znajdą. Idziemy dalej. Honorowy odwrót. Żaden odwrót, ciśniemy. Tak, domyśliłem się, że jest skrzynka, jestem tutaj. Aha. Proszę mi to wyłączyć. O, jakiś inny Lagdanan teraz jest. O, już chciałem zobaczyć, gdzie mam iść na mapce, ale się pojawili. O, to jakiś większy monsta. Jakiś dziwny... O, tak właśnie czułem, że coś się tutaj stanie. No ale pułapka i więź zrobiły swoje. Egida, dobra, pierścionek, talizman, spoko. Idziemy w kierunku skrzynki, może zdążę. Czyli w prawo. Jest skrzyneczka. Tutaj dajemy więź, tutaj dajemy pułapki, czakram, czy tam szakram. A, nie mam many na strzał z biodra, a tak myślałem, czemu to nie chcę wystrzelić. To znak. To znak, żeby może jednak wziąć więcej punkcików w odnawianie energii, gdy przez 8 sekund nie otrzymałem obrażeń. No, takie tam były rzeczy. No, tutaj widzę, że szakram kosztowny. To kuźnia w ogóle była. I nadal jest. Okej, okay, mamy to. Miksturkę zabrałem. Skrzynkę pozyskałem. To zabieramy, to zabieramy. Tu jeszcze coś jest. I teraz będę szedł. Pewnie nie zdążę z tą kuźnią, bo to tylko naprawdę 9 sekund. To chyba nie zdążę w nic sobie strzelić z tego bonusu. To była kuźnia tak... O, zwłaszcza, że tu wrogów pewnie nie będzie, tylko trzeba uniknąć zagrożenia, tak? Łatwo. Mhm. Cyk. I bumerang mi dali na koniec. Następna skrzyneczka, czy znak zapytania.
O, kasiorkę. Mana na maksa naładowana. Tutaj jakaś podobizna na podłożu. Dziwaczna. Okay. Szakram? Noż, nie no, szakram, znaczy... No to są istoty, które mają mało zdrowia. Chciałem powiedzieć, że ładnie szatkuje ich, no ale to tak, takiej istotki to wszystko pewnie by mogło ładnie poszatkować. O, fajerwerki były. Dobra, porobione tędy. No mało tego ekspa się dostaje. Tak chodzę po tych znakach zapytania, ale teraz to wpadło. Naprawdę malutko. Łapka. Szakram. Zahaczył. Poszło. Pierścionek, naszyjnik. Aha, tam zablokowane. Dobra, widzę. Skrzyneczkę zgarniamy. Kuźnia się chyba odnowiła, co? Ale z doświadczenia już wiemy, żebym nie zdążył z nią nigdzie dotrzeć. O, może tutaj coś? Wybuchy. Nic nie wyszło. O, ten twardszy, mimo że więź się zapodałem. I jakiś sukces zrobiłem. Nie odniosłem obrażeń za dużo. No, to taka potężna defensywa. Chociaż tam głównie zdrowia i tarcza astralna, więc to akurat przed obrażeniami nie chroni. Dobra, miksturkę wypiję, miksturkę podniosę. Tu jakieś dziwne rzeczy. Nie wpadł żaden przepis czasami? Dobrze by było wiedzieć, nie? Tutaj są przepisy, nie ma żadnej receptury. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Jakiś prastary. Twój prastary. I obrażenia zadaje. O, Jesus. Okej, okay, miśki. Szakram. Łapka. Łatwo. Miksturkę wypiję, miksturkę podniosę. No i tutaj same fabularne jakieś punkty zostały. Ale pewnie jakieś walki fabularne w takim razie jeszcze tu będą. Dobra, jak tu się idzie? Do góry, nie? Tędy. A nie, blokada. To jakoś... What the fuck? Tędy będzie przejście, naprawdę? Ale gdzie? No, coś tu się stanie po prostu. Aha, okej, okay, no dobra, jest tutaj walka. Niespodziewana. Nie, co tu za pułapki? Ops. A, nietykalność, odskok, z którego dawno nie korzystałem. I jeszcze raz. O, Jesus. Całe szczęście, że jestem mistrzem uników. To mogłoby być ciężko. Jeszcze coś tu wychodzi. Jesus. Tarcza energetyczna mi schodzi. Zaraz mnie zamrożą. Dobra. Pułapka. Ta nietykalność nie przerywa tego promienia. Dobra.
konspowalnia. No tak. Trzeba było jednak się odsunąć, żeby pewnie to zerwać jakoś. Okej, mamy to. Okej. Jeszcze jakaś fala? No fuk. Dobra, strzał z biodra w tego gościa. Szakram w tego gościa. No nie, on mnie zaraz zamrozi. Trzeba się odsunąć. Nie dam się na to nabrać po raz drugi. Chyba. Potężna defensywa. Jeszcze trochę, dam radę, będę pierwszy. Jest. Nie zdążył mnie zamrozić. Udało się. Proszę to wyłączyć. I dać mi level jakiś w końcu. No dobra, są odłamki, jest koniec misji. Naszyjnik, sierp jakiś, miksturka. O, można się podleczyć, chociaż to już koniec misji, no ale... No dobra, no i naprawdę nie ma poziomu, ile zabrakło? Ile zabrakło do poziomu? O, naprawdę, patrzcie na to. No dobra, jak wyszło, tak wyszło. Kontynuacja. Zostały jeszcze chyba dwie misje w tej, znaczy na dzisiejszy odcinek. No chyba, że jakieś bardzo krótkie by były. No dobra, co my tu mamy, co zostawiamy w skrzynce? Siła 122, dużo szansa na krytyka. Nope. Tarcza astralna, gigantyczna. Odporność na zimno, maksymalna odporność na zimno. Zdrowie 666, to jest jakiś znak. Obrażenia od... Ej, fajne. To zostaje. To zostaje pancerzyk. Do fizyczne, nope. Tarcza astralna. Obrażenia ładne. Niech na razie będzie tam. Tarcza astralna, kąpiel w smoczym ogniu, obrażenia fizyczne procentowe, redukcja. Ja cały czas chodzę z tym, z tą wytrzymałością 88, bo to jest to zdrowie jeszcze. To się jakoś tak dobrze kalkuluje, o dziwo. Odporność na ogień, obrażenia, redukcja. A tutaj co miałem, też wysokie zdrowie. Nope. Pancerzyk, tarcza astralna, odporność też mi się nie podoba, siła, nope. O, tutaj, o, może tutaj coś zmienimy w końcu. Niech to na razie sobie zostanie, to na sprzedaż, tutaj tarcza astralna, redukcja obrażeń, odporność, bonus do zdrowia. To może nie, ale... Ale to... Ale to wygląda naprawdę fajnie. Te obrażenia od zaklęć trochę niepotrzebne. Obrażenia od zimna też nie. Ale jakbym to tak sobie przymierzył... Aha, zdrowie spada mimo wszystko. Zobaczcie, jak ta wytrzymałość fajnie się kalkuluje. No, wytrzymałość naprawdę nieźle się kalkuluje. No dobra, a tutaj... Tutaj mamy niby mniej zdrowia, ale... Pancerz... No nie, no kurde, no... Te amulety niby takie jakieś słabe, ale... ale dobre. Chyba, że się na ten pancerz uwezmę, ale nie, no szukamy czegoś wyraźnie lepszego. Tutaj nawet nie mam jakby takich sporych wątpliwości, bo bym to zostawił do kalkulatora, nawet... Nawet do kalkulatora mi nie pasuje. Dlatego tutaj pozbywamy się tych przedmiotów, wymiana. I... No i idziemy po ten level w końcu, czyli trzecia bitwa w dzisiejszym odcinku. Znaczy, trzecia misja. Dobra, to nowy Lagdanan. Bo tamten chyba jednak poległ. No i dużo znaków zapytania. No i fajnie.
Zbieramy to wszystko. No i jakieś takie nowe teraz te lokacje się pojawiły, ale przeciwnicy ciągle ci sami. Jest level, no w końcu, no ile można czekać. O, pomaga mi tutaj ten nowy Lagdanan. Okej. Aha, tutaj jadą. Robimy za ochroniarzy. Ma tutaj nawet zdrowie ten... A, to ja to może mam to ochraniać przez cały czas. Halo. Idziemy od razu tędy, zanim ten kuń tam dojedzie gdzieś. Może to jest misja, którą można zawalić, jak mi zabiją tego przewoźnika. Łopanie. Zobaczymy, czy można go uwięzić. Strzał z biodra przede wszystkim, trzeba o tym pamiętać. Na starcie, skoro ma procentowo zabrać zdrowie. To, tutaj ten kuń jest. Halo. Łapka i nie ma... Nie ma bicia konia. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ciśniemy go, więź! No to jeszcze mnie zamroź zaraz. Łapka. Żeby ten stożek zimna, który wcześniej robił, nie objął tutaj tego kunia. Napuszczę szakram w niego. O, Jesus. Ta więź doszła. Dobra, jeszcze coś! A ten koń tam gdzieś pojechał. A przecież oni mi go zabiją zaraz. Oho, mamy to. Miksturka, to wszystko zabieram, to też. Gdzie jest koń? Aha, dobra, nie, on tu na mnie czekał. A może miał dojechać właśnie do tego miejsca tylko? O, to jest skrzyneczka. W nagrodę. No dobra. To w takim razie... tam jest czaszkąć. Nie no, ja bym się wrócił jeszcze do znaku zapytania. Czyli tak, poziom zdobyty. Tutaj jest. Staty wzrosły. Nie wymieniam przedmiotów na razie, to przynajmniej staty poziomem sobie podniosłem. Stara kapliczka. Dobrze. Zaraz się skrzynia zablokuje, trudno. Właśnie się zablokowała. Ops, wyskok. Szakram, zobaczymy, czy ich poszatkuje. A. O teraz, jak będę ten poziom brał, to bierzemy coś tam do tego szakramu. No są takie z gwiazdkami czwartego poziomu. Może to wezmę jeszcze. Okej, tu jest. Kura. Żeby ta kura znienacka. No nie, no zginęła, czemu? A co ją tra... Nie, to te sople ją chyba. A, nie ma kury. Kura mi zginęła. Nie ma jajka, za to będzie rosół. Okej, tutaj jest dobrze. To. No, to wytrzymałe. To pewnie ostatnia fala. Tak jest. Miksturkę wypiłem, miksturkę podniosłem. No i dużo expa nie wpadło. Czyli tu była kura zaprzepaszczona i teraz tu poblokowane wszystko.
Prawo. Tutaj skrzyneczka też za... A nie, to była... Aha, nie, to była ta skrzyneczka, którą po prostu trzeba było rozwalić i zgarnąć łupy. Tędy. Jest beczka. I będą ładunki wybuchowe. Cyk. O, coś tam udało się zabić tego większego gościa. Szakram. Okej. Miksturka. Wisiorek, spoko. Dobra, jeszcze trzy znaki zapytania. Odnieś mniej niż 6700 obrażeń. No zobaczymy, czy to wyjdzie. Czy moja defensywa da radę? Chyba powinno być łatwo. Chociaż... No, o nie! Coś mnie tu mrozi. No mrozi cały czas. Udało się. Dobrze. Czarodziejski knut dla Angie. Tutaj jeszcze dwa znaki zapytania. Oho. O nie, to ten... To ten powóz, co jechał z tym koniem? Nie, co to? Ktoś fabularnie został zniszczony, czy o co chodzi? Wiemy go. Ułożę pułapkę. Może teraz, na tego drugiego przy okazji. Tutaj. O, źle zrobiłem strzał z biodra. Mogłem na tego dolnego też. Ale damy na niego więź. Chociaż więź może na tego gościa byłaby lepsza. Łatwo. O nie, tu koń pewnie leży pod tym. Tak? To jest ten wóz? Nie wiem. Coś tu trzeba zbadać? Tak, tu jest jakaś interakcja. Descartes Kane przyszedł, coś tam powiedział i... jeszcze jeden znak zapytania. Pułapka, szakram, kupiemy ich. Okej, no to było bardzo proste. No to zostało zwieńczenie. I będziemy brali punkcik do szakramu. No ciekawe, ile mi wpadnie expa do tej rangi dziedzictwa. Za ten level. No nie, jakąś osłonkę sobie włączył. Tak, tak, podejdź tu, pułapka. Okej, jeszcze ktoś? Jeszcze tu na dole są. Nie, no tu jest znowu ten powóz. Skąd to się bierze?
Nie, to tamten to chyba jakiś inny był, albo... Nie wiem. Dobra, tutaj strzał z biodra i już jest dobrze. Łapencja. Ten kuń tutaj czeka. Nie, no nie zamrażaj mnie tylko. A, dobrze, dobrze. Pułapka. I mamy go. I wszystko tutaj. Czyli kuń przeżył, tak? Tutaj jest powóz. Dobrze. No nareszcie, teraz tak, ta ranga. Patrzymy, ile tam tego expa doszło. No może... Może z następnym poziomem już to wpadnie do... może już będzie ten czwarty level w końcu. Czyli w następnym odcinku. No miejmy nadzieję, że tam nie zabraknie niewielu punktów. Okay. Teraz tak. Umiejętności. Zobaczmy, co my tu mamy. Możemy zwiększyć liczbę szakramów. Tylko pytanie, czy będą... Aha, to jest jeden ładunek więcej. Czyli podejrzewam, że zanim cooldown przeminie, to dwa razy będę mógł go użyć, czyli mana będzie szybko schodzić. Bo to raczej nie jest tak, że wylecą dwa naraz, chociaż cholera wie. Ale warto by to przetestować na pewno. Tutaj będą już trzy szakramy, cztery szakramy i ruch po spirali zamiast w linii prostej. Może to by jakoś fajnie działało. A jak się tutaj po prostu daje punkcik, to rosną obrażenia po prostu. No spoko. Tutaj zasięg rośnie. No okej. Okay. Tutaj później jeszcze wraca. No to... No to się wydaje dobre. Jakby miało wrócić faktycznie. Czyli też tak jakby dłużej trwa, nie? Dojdzie do końca i się nie rozleci, tylko jeszcze wraca. Tylko ciekawe, czy wraca faktycznie do mnie, czy do miejsca, z którego został rzucony? Jeżeli do mnie, to fajnie można by tym jeszcze manipulować, gdzie ma przelecieć. No tak kusi, żeby tutaj dać, ale z drugiej strony ten dodatkowy może też nie byłby zły. Czas trwania obrotu się zwiększa, czyli tutaj jednak trwa jakby dłużej. Czyli co, jak doleci do końca i będzie miał za mało czasu, to nie wróci, bo mu się czas skończy jednak? Muszę ten czas wydłużać? Jakoś tak dziwnie i niejasno to napisane. No ale dobra, powiedzmy, że jednak... Że jednak... Kurde, sam nie wiem. Czas trwania obrotu. Odnowienie kosztu materiałów. Może wiecie co? Dajmy tutaj, zobaczymy, czy faktycznie będzie jeden do rzucenia w ciągu cooldowna, czy wylecą dwa naraz. Ale pewnie będzie dodatkowy do rzucenia. Sprawdźmy to. Potwierdzam, robimy eksperyment. I przedmioty znowu tutaj. Co my tu mamy? Bardzo dobra tarcza astralna. 646, czyli taka, jaką ja mam, tak? Obrażenia od trucizn procentowe, od błyskawicy procentowe, są też punktowe bardzo wysokie i procentowe od ognia. Nie ma bonusu do zdrowia, a jakoś mi się to też nie kalkuluje na pierwszy rzut oka. Obrażenia niby troszeczkę tam sobie rosną. Zdrowie spada też bardzo, patrząc pod uwagę, że tego zdrowia w tysiącach jest mniej, to procentowo będzie ten spadek taki byle jaki. Nie, zostawimy tak jak jest, to i to na sprzedaż. Tutaj mamy tarczę astralną odporności, szansa nakryta. Ta szansa nakryta. No i co, znowu ta wytrzymałość mi się tutaj... No nie, no to nie. Siła 102, no to jest też spoko. Obrażenia fizyczne, odporność, tarcza astralna. Może to? Zostawimy to. To zostaje. No to wygląda słabo. Bo te obrażenia punktowe to już są wliczone, tak? W te DPS-y. No tak, i to mocno wliczone.
Tutaj pancerza dużo. Obrażenie od ataku plus 32%. Jak to mocno przerasta już. A tutaj też mamy nieźle. No nie, to mnie nie przekonuje. Siła dochodzi. Dobra, niech to sobie na razie zostanie. Kusza jakaś, no ale też słabo to wygląda. Obrażenia fizyczne procentowo rosną, obrażenia krytyczne... Ble, słabo. No dobra, to też nie. Tarcza astralna wysoka, obrażenia są procentowe, od zaklęć niepotrzebne, odporność na zimno spoko, inteligencja słaba. No nie, to nie. Jeszcze wyższy pancerz. 705 już potrafią pancerza wywalić, ale to jest ten, to jest ta stróża z żółtą gwiazdką. No to nawet może wysoka odporność, zostawię też. Torcza astralna, patrzyłem to? Inteligencja... Aha, to było to, no dobra, odporność na zimno. No nie, no to chyba też nie bardzo. No nie mogę trafić na takie przedmioty, które chciałbym od razu sobie wymienić, bo coś takiego super wybitnego by było. A nawet jakby się trafiło, to byłaby to za wysoka ranga pewnie. Dobra, no ale... Aha, to ja po co tu przełożyłem, bo co? Przecież to jest dobre. Znaczy w sensie, że mogę od razu porównać, bo to ma rangę odpowiednią. Już z rozpędu takie rzeczy robię. Dobra, zobaczmy to. Obrażenia rosną. Oto zdrowie znowu spada mocno. Czemu mocno spada? Bo tu jest procentowy bonus do zdrowia. Ale tarcza astralna też spada. Czemu? Bo... Aha, no tak, bo tu jest pancerz, a nie tarcza astralna. Bo tu jest... Nie, to nie. Ten pancerz... Nie. To mnie nie przekonuje jednak. Okej. Czyli robimy tak. I idziemy sprawdzić te czakramy jeszcze. Czyli ostatnia misja to powinna być teraz tej sekcji. Tak, pozostałość po Igman. Ostatnia misja upadku fortu Igman. Ostatnia miska. Dobra, zobaczmy, czy dużo tego będzie. No, troszeczkę. Spoko. Ciśniemy. No, są dwa ładunki jakby. Są dwa ładunki. Niech tu coś się pojawi. Ta, mogę dwa... A to bardzo manożerne. No, ale dobra, no to już wiem. To już wiem w takim razie. Czyli do tego by trzeba było wziąć jednak... O nie, to znowu ten koń. I co, traci zdrowie? No, na razie tutaj chyba nie. Może ten koń będzie final bossem tego aktu? Ja wam mówię, ten koń, coś z nim będzie. Okej. Alchemiczny kocioł. No dobra, idziemy tam, gdzie koń na razie, czyli pewnie tutaj, gdzie są te kolejny. Fajerwerki. Kurak. O, jakieś dziwne istoty. Dobra, może nie stracimy kuraka. Kurak, nie ruszaj się. Trzeba to zniszczyć przecież, bo to jakaś masakra jest z tymi soplami. Mam nadzieję, że kuraka mi tam nie biją gdzieś. Kurak się trzyma cały czas. Okej. Prastary. Jest zły, że kurak przetrwał. Pierścionek zabieramy. I co, ten koń tutaj przyjechał gdzieś? Czy znaczy przyszedł, czy co? Aha, tu jest blokada. Skrzynka, no okej, no pójdę w kierunku tej skrzynki jeszcze.
ale później się wracam jeszcze po znaki zapytania poprzednie. Jest koń tutaj. Szakram, łapka. Strzał z biodra. Miksturka. Za słaba defensywa, trzeba pić mikstury. I to znowu muszę pić. Dobre obrażenia mają. Jakieś jeszcze tu błoto spowalniające było. I tutaj ten Gandalf zamrażający, okej. To czyli co? Pewnie ten prastary będzie bossem tego aktu. Pytanie, co ten prastary umie robić. Znowu będę się zastanawiał pewnie. Gdzie to jedzie? Nie no, skrzynkę. Idziemy po skrzynkę. 60 sekund. Jest skrzynka. Jest pułapka. Szakram, szakram. No szlak by ich trafił. Tutaj sobie strzelę. Więź z tym gościem tam załączyłem. Może nie jest tak źle z tą maną, ale... Jednak trzeba by pewnie coś z tym dodatkowo zrobić. Co, zdążyłem z tą skrzynką? Bo nie widziałem, czy jakieś komunikaty były. Zdążyłem. Mamy to. No i co, muszę się jeszcze wrócić po te znaki zapytania. No fajnie by było. Trzeba gonić z tym levelem, zwłaszcza, że teraz nawet zaczął ten level iść. Zobaczcie. Ledwo co dałem punkcik, a tu już prawie połowę. Połowę tego... Okręgu się nabiło. Ale kolejnego szakramu nie będę brał. Chyba wypróbuję sobie tę środkową linię jednak. To wydłużenie czasu trwania. Znaczy nie, wydłużenie czasu trwania to było to na samym dole chyba, tak? Jak to tam było? Znaczy chciałbym to, żeby ten szakram jednak do mnie wrócił. Zobaczymy, jak to będzie działać. Trochę tu klepią. A zarzucimy pułapkę. O nie, no gdzie ja te pułapkę kliknąłem? Coś mi nie wyszło. No ale mamy to. Mikstur na full. Expa dużo nie wpadło. No i dostałem bonus do szybkości. Mogę szybciej dojść do znaku zapytania. Jeszcze kuźnię sobie kliknę i możemy cisnąć. Szybkość strzałów też jest zwiększona? Nie wiem. Ale strzał z biodra. Zapodany. Szakram jeden, szakram drugi. Nie ma many. Pułapka. Na pułapkę jest mana. No teraz ładną tu rozpierduchę nawet zrobiłem. Nie powiem, że nie. A mam wrażenie czasami, że ten strzał z biodra na przeciwników z tą tarczą, osłoną energetyczną, to nie jest taki dobry. No i mamy to. Okej, no to czacha została. A w następnym odcinku walka z bossem tego aktu. No ciekawe. Czy to będzie ta postać, która tutaj przemawia co jakiś czas? Okay.
Jest kuźnia. No, ta kuźnia, nawet wam powiem, że na start z takim przeciwnikiem to się tutaj przydała. I wciąż się jeszcze przydaje. Auć. Szakramy odpaliłem. O, 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 tutaj. Gdyby strzał z biodla był szerszy, można tam brać takie coś, to tutaj ładnie by zahaczył te wszystkie kijanki łupieżców umysłu. Aha. Dobra, no nie, no więź nie na tę istotę zapodałem, co trzeba. No. Ten strzał z biodra też taki trochę słaby. Dobra, muszę się stąd wydostać. Szakramy zapodałem, jest kuźnia. Mogę ją... O, mogę ją zniszczyć, to może się podpalą. Ej, no, ten przeciwnik tutaj stwarza nawet jakieś problemy mi. Wytnę sobie miksturę. Załączę pułapkę jeszcze raz. O, nope, znowu źle ta więź. Co dużo ich tam lata, ciężko trafić w tego właściwego. Dobra. Cyk. I tak. Dobrze, teraz chyba ten strzał z biodra wyszedł troszeczkę lepiej. Jakimś czachem mi narzucili. O, teraz lepiej z tą więzią. No, powiedzmy, wypuśćcie mnie stąd. No. Okay. Jesus. Ciężko się tu przemieszczać. Teraz pułapka chciałem powiedzieć. No nie, no muszę się skupić na tym bosie, bo inaczej to tego nie skończę tu. No, Jesus. Nie. Nie widzę go. Może zginął już. Okej, okay, nie, jest tu. Jest, mam więź z nim. No i to już jakoś powinno pójść. Poszło, no w końcu. Albo i nie w końcu. Ile tego? Dobra, na spokojnie, niech oni się tutaj zbiorą w kupkę. Teraz im narzucę pułapkę. Okej, no mam nadzieję, że to już ostatnia fala. No nie, może coś tu trzeba zrobić zaraz. Zroś kapliczkę zapomnianego boga krwią wrogów. Może tutaj coś trzeba. Halo. Patrzcie, to są jakieś takie talerzyki. A tutaj zaraz coś wymyślę. Może tu się coś robi. Nie wiem, niech oni tu wejdą. No krwawią, niewątpliwie. Ale nie wiem, czy tutaj się coś dzieje. Coś tu wpada gdzieś, takie te dusze ich. What the fuck? Znowu jakaś dziwna mechanika, której nie kumam. Jak to z tymi bossami często bywa. Tutaj coś jest, jakiś taki, ale nie wiem, nie, chyba nie. Nie, no tu się coś pewnie robi.
Nie no, one się, pali się coraz więcej tych talerzyków, tak. Nie no, po prostu trzeba to zabijać, ale nie wiem, czy koniecznie w tym miejscu. Może wystarczy po prostu... Nie, tutaj muszą być, dobra, bo na razie się tutaj nic nie fajczy. Tak, i tu się dopiero pali. Kumam! No, wyszło. Mhm, zrobione. Jakieś luty dla mnie są tutaj. Bumerang, pierścionek, spoko. Mamy to. Połowa paska z expem się nabiła. W następnym odcinku testujemy tam dalej z tym szakramem coś. Wybiorę sobie jakąś inną odnogę. No i mam nadzieję, że już ta ranga dziedzictwa czwarta w następnym odcinku się w końcu nabije. Mhm. Przedmioty. No dobra, jest jakaś kusza. Ma zdrowie. Obrażenia, duże obrażenia. I kąpiel w smoczym ogniu, tak jakby się miało kombić nam z czymś innym. Także to pewnie... No, obrażenia spadają mimo wszystko, tak? No, obrażenia spadają... Zdrowie też spada, no i to właśnie. A już miałem nadzieję, że będzie do analizy chociaż, ale no nie, no to słabe się wydaje. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Pierścionek, odporność na ogień, obrażenia, pancerz, nope. To już tam lepsze mamy w tej skrzyni, tylko czekamy na tę rangę, tarcza astralna. Inteligencja nie. Może to? O, tu jest dużo obrażeń. Defensywa na pewno spadnie, to już widzę. Ale może te obrażenia będą jakieś takie, że jednak zdecyduje się to zmienić. No, ładnie przyrastają, tylko to zdrowie. Zdrowie spada o 20% praktycznie. Obrażenia rosną. No, powiedzmy, że o 20%. No to jest to zostawiamy do analizy. Inteligencja, redukcja obrażeń krytycznych, tarcza astralna, bla bla bla, wartość pancerza, obrażenia zaklęć. Co oni mają z tą inteligencją? Wszędzie ta inteligencja. Ale nie, zostawię. Tarcza astralna 705, dużo. Może to? Odporność na słoneczny żar. No, to ma potencjał. Zostawiamy do analizy. Tutaj astralna tarcza, obrażenia fizyczne, bla bla bla. No nie, no to raczej nie. Nie, no raczej nie. Tutaj obrażenia, bonus do zdrowia procentowy. No to może... Sam nie wiem. Niech zostanie tutaj. Obrażenia, siła dochodzi. A nie, no to jest tylko zdrowia 456, nie, no to nie. Księga, szansa na krytyka, wytrzymałość, bonus do zdrowia procentowy. To są obrażenia punktowe. Nope. Kusza. Nope, to pancerz coraz większy. No tu są wysokie obrażenia punktowe. Bonus do zdrowia procentowy. No i znowu inteligencja. Co? Czemu nie siła albo wytrzymałość? No ale dobra, to mogę sobie przymierzyć. Tylko ta tarcza astralna spadnie. I to mocno. Redukcja 30%. Fizyczna oczywiście. Spada. Jaka odporność? Spada na zimno. Nie, nawet nie zostawiam tego chyba do analizy. Za słabe, no po prostu za słabe. A to? Wytrzymałość, astralna tarcza, zręczność. No niech zostanie na razie.
No dobra, czyli dwa przedmioty do analizy, resztę sprzedajemy, troszkę w skrzynce zostawiłem. I w następnym odcinku się pewnie sporo wyjaśni, jeżeli zdobędę poziom na tyle wysoki, żeby ta ranga dziedzictwa jakoś tam no, wzrosła o ten jeden punkcik. Wymiana. Tak, to zostaje, nie mogę tego przesuwać, jak mam handel. Ok, no dobra, czyli udało się zakończyć kolejny etap tego obecnego aktu. Aha, z bogami jeszcze pogadamy sobie, bo udało się zakończyć właśnie ten etap, no to trzeba pewnie ruszyć fabułkę. Nie wiem, tutaj z tym. Ta, Veles jest, Dashbook. No tak, i brama bitew. W następnym odcinku robimy jaki etap, jak to się zwie? Droga do Peruna. No dużo tutaj tych misji. Nie wiem, czy w następnym odcinku zawalczę z bossem. Może jeszcze nie. No ale miejmy nadzieję, że ten kolejny wbity poziom już nam tę rangę dziedzictwa czwartą załączy. I przed tym bossem automatycznie będzie można jakoś się lepiej przygotować z tą nową rangą. Okej, no to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie.